UX. Dobra decyzja na start? Sprawdźmy. Dlaczego zdecydowałaś się na program UX? O programie UX dowiedziałam się od moich znajomych. Miałam okazję poznać byłą uczestniczkę programu, która bardzo mnie zachęciła i przekonała, żebym aplikowała na program. Zdecydowałam się wziąć udział w tych praktykach, ponieważ chciałam spróbować profesjonalnej ścieżki kariery w biznesie. Chciałam też poznać organizację, taką dużą organizację, jaką jest PWC. Oferta pracy w dwóch różnych działach w ciągu 2 miesięcy pozwala lepiej poznać biznes i korporacje od środka. A także trochę obalić mitów i stereotypów dotyczących właśnie pracy w korporacji, co wydaje mi się, że mi się udało. Zaczęłam szukać informacji na temat konsultingu, doradztwa biznesowego i zorientowałam się, że w PWC istnieje specjalny team, który zajmuje się zarządzaniem zmianą czy post-merger integration i stwierdziłam, że jest to zdecydowanie coś dla mnie, że chciałabym spróbować swoich sił w tej właśnie działalności. Które zadania podczas praktyk były najciekawsze? Sporo było takich zadań. Na pewno bardzo ciekawe dla mnie było przygotowywanie w konsultingu analiz rynków zagranicznych pod względem podmiotów, które mogłyby na ten rynek wejść, naszych klientów. Najciekawszym zadaniem, jakie wykonywałem przez te 2 miesiące, było załatwianie różnych spraw w urzędach z cudzoziemcami, ponieważ nie dość, że mogłem trochę poznać innych ludzi z innych państw, to też trzeba było się wykazać takimi umiejętnościami, które mogą się nie tylko przydać w pracy, ale też oczywiście w życiu codziennym. Wydaje mi się, że wszystkie zadania były ciekawe, bo były dosyć różnorodne, byłam w 2 działach. Każdego dnia miałam do czynienia z innymi case'ami, z innymi sprawami. Dla mnie na pewno najciekawsze ze względu na kierunek studiów była wizyta na rozprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. To było dla mnie zupełnie nowe przeżycie. Ja też nigdy wcześniej nie byłam na praktykach, a już tym bardziej nie byłam na rozprawie w sądzie, więc to było naprawdę, naprawdę super. A co się zmieniło w Twoim postrzeganiu pracy, biznesu i firmy PWC? Przede wszystkim nie widzę już firm Wielkiej Czwórki, czyli między innymi PWC, jako firmy niedostępnej czy takiej z wyższych sfer, ale takiej, w której spokojnie ja czy każdy inny student może się odnaleźć i spokojnie pracować jak równy z równym. No, że faktycznie w pracy, nawet jeżeli zdarzy się jakiś błąd, to na pewno nie można się załamywać i na pewno trzeba próbować to poprawić i podchodzić do swoich obowiązków bardzo sumiennie. Na pewno spodziewałem się, że to będzie taka trochę krwiożercza korporacja, która będzie mnie męczyć całymi dniami i będzie wiele nadgodzin, a nic takiego nie miało miejsca. Że ludzie są przemili i niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmują, to nawet przyjdą, pogadają, powiedzą, co u ciebie, co słychać, jak sobie radzisz. Zmieniło się moje postrzeganie dużych firm. Spotkałam się tutaj z wieloma uśmiechami i z super atmosferą i wiem na pewno, że chciałabym tutaj kiedyś wrócić. Czy poleciłbyś UX znajomemu? Tak. Oczywiście, paru nawet już zdążyłem polecić. Zdecydowanie. Jak najbardziej. Polecam. Definitywnie, tak. Serdecznie zachęcam. Bardzo polecam. Oczywiście. Jasne. UX. Albo chcesz mieć dobry start, albo nie.